Rząd ma im zapewnić egzystencję. I rząd nawet chętnie się tego podejmuje, ale uboczną tego konsekwencją jest narastanie długu publicznego. Proszę Państwa, żeby zrozumieć wszystkie aspekty tego zjawiska, musimy zwrócić uwagę, że zwykły złodziej nie potrafi okraść człowieka, którego nie ma. No, jest to niepodobieństwo. Musi być człowiek, musi coś mieć, żeby go okraść. Natomiast mechanizm długu publicznego pozwala państwu, a właściwie za pośrednictwem państwa, innym ludziom okradać współobywateli, których jeszcze nie ma. Którzy będą, urodzą się, ale już są okradzeni, jeszcze się nie urodzili, już są okradzeni. W tej chwili dług publiczny wynosi około 600 miliardów złotych, czyli prawie 3 roczne budżety państwa. I przyrasta bardzo szybko, może nie tak szybko jak dług publiczny francuski, bo dług publiczny francuski przyrasta z szybkością około 2000 euro na sekundę. Nasz tak szybko nie przyrasta, ale też ta dynamika jest duża. I przyrasta również, przyrastają również koszty obsługi długu publicznego. Się oscylują wokół 30 miliardów złotych rocznie. Mniej więcej tyle, ile deficyt budżetowy wynosi. I proszę Państwa, w przeliczeniu na statystyczną rodzinę, koszty obsługi długu publicznego wynoszą około 4,5 tysiąca złotych. Tyle musi zapłacić statystyczna pięcioosobowa rodzina tylko z tego tytułu. Lichwiarskiej międzynarodówce. I to pokazuje, jakie są konsekwencje uboczne tej trzeciej reakcji na kapitalizm kompradorski. Że rządy, kolejne rządy, nie potrafią w inny sposób stworzyć wrażenia utrzymania płynności finansowej państwa, jak poprzez sprzedawanie nas wszystkich w niewolę lichwiarskiej międzynarodówce. Bo niewolnictwo nie polega na tym, istota niewolnictwa nie polega na tym, że właściciel niewolnika swojego bije, przezywa, maltretuje w inny sposób. Tylko istota niewolnictwa polega na tym, że niewolnik musi pracować na swojego pana, to znaczy oddawać mu coraz większą część bogactwa, jakie swoją pracą wytwarza. Więc my jesteśmy dokładnie w takiej sytuacji. Dlatego lichwiarska międzynarodówka bardzo lubi rządy wrażliwe społecznie. Ponieważ one napędzają mu coraz to liczniejsze rzesze niewolników, a trzeba Państwu wiedzieć, że w ekonomii, w odróżnieniu od nauk ścisłych, gdzie nowe teorie, zwłaszcza jak się potwierdzą, to uchylają dawne, w ekonomii niekoniecznie. Nowe teorie współistnieją z dawnymi, w związku z tym w gospodarce nadal się liczy to, co się liczyło w czasach Hammurabiego. Ilu kto ma niewolników? Nadal się to liczy. I im więcej lichwiarska międzynarodówka ma niewolników, tym bardziej kwitnie. Bo bogactwo nie powstaje z tego, że jeden grandziarz oszuka, wykiwa drugiego grandziarza, bo to tylko przepływ bogactwa następuje wtedy. Bogactwo bierze się z pracy niewolników. I im więcej niewolników się zaprzęgnie do roboty, tym lepsze rezultaty się ekonomiczne osiąga. Ale musimy sobie z tego zdawać sprawę, że nasz status niewolniczy jest ubocznym rezultatem modelu kapitalizmu kompradorskiego, który został ustanowiony przez naszych panów gangsterów w 1989 roku podczas rozmów Okrągłego Stołu i jest utrzymywane całe ustawodawstwo gospodarcze, jest podporządkowane temu celowi, żeby ten model utrzymać i jeszcze, żeby go umocnić. Dlatego
ci wszyscy, którzy na przykład w nadziei na to, że rząd pana premiera Tuska, Platforma Obywatelska, to jakoś zacznie demontować, srodze się zawiedli, ponieważ nic nie zostało zdemontowane. Pan poseł Palikot, który przewodniczył komisji do likwidowania absurdów w ustawodawstwie gospodarczym, no, wykorzystał to jako trampolinę do swoich błazeńskich popisów. Natomiast głosował, co sprawdziłem, za no już najbardziej absurdalnym absurdem, mianowicie za tym, żeby nawet jednoosobowe firmy zatrudniały strażaka. Sam pan poseł Palikot za tym głosował, w związku z tym jest to przykład, że tak naprawdę nie ma politycznej woli likwidacji tego, czy nawet podważenia, czy demontażu tego kapitalizmu kompratorskiego. Proszę Państwa, dlaczego? Dlaczego tak jest? To wynika stąd, że mamy oprócz kryzysu tego ekonomicznego, mamy spowodowanego między innymi kapitalizmem kompradorskim, podtrzymywaniem tego modelu, mamy kryzys polityczny. Jak Państwo pamiętacie, przed wyborami w 2007 roku Platforma Obywatelska miała gabinet cieni. Bardzo zresztą się tym chwaliła. To był zespół ludzi, którzy w przyszłości mieli objąć stanowiska ministerialne i całymi latami się do tego przygotowywali. Mieli pełne głowy zbawiennych pomysłów, pełne szuflady już rozwiązań prawnych. Ale kiedy przyszło do tworzenia rządu, to okazało się, że z tego całego gabinetu cieni tylko pani Ewa Kopacz do rządu weszła. Natomiast pozostałe resorty objęli zupełnie inni ludzie, o których nic żeśmy nie wiedzieli. Do żadnego gabinetu cieni oni się nie zaliczali. Do niczego się nie przygotowywali. W każdym razie nic nie wiedzieliśmy o tym, żeby się do czegokolwiek przygotowywali. A jednak to oni objęli kierowanie resortami, a nie ci członkowie gabinetu cieni. No musiała być jakaś ważna przyczyna, że tak się stało. Ja oczywiście nie wiem, jaka to była przyczyna, ale domyślam się, że kiedy przyszło do tworzenia rządu, to jacyś starsi i mądrzejsi przyszli do premiera Tuska i powiedzieli: wy Tusku, wiecie, rozumiecie, o tu macie listę i nic nie kombinujcie na własną rękę. I premier Tusk najwyraźniej się na to zgodził, no bo rząd ma całkiem inny skład niż miał mieć. To jest taka poszlaka pośrednia, ale no bardzo przekonująca. To, proszę Państwa, nam to jest ważna informacja. Bo jeśli tak rzeczywiście było, no niekoniecznie tak musiał tam ktoś mówić, wiecie, rozumiecie, tam, to niekoniecznie, może bardziej kurtuazyjnie mu to powiedział, ale to znaczy, że punkt ciężkości władzy u nas w kraju leży poza konstytucyjnymi organami państwa. No to jeżeli jest ktoś, kto może przyjść do premiera i mu powiedzieć: wy wiecie, rozumiecie, to znaczy, że tamten ma władzę, a ten tylko się słucha. Otóż, proszę Państwa, mamy do czynienia z taką sytuacją, że ten punkt ciężkości władzy leży poza konstytucyjnymi organami państwa, a w takim razie gdzie leży? Ano, to jest znowu pytanie odsyłające nas do drugiej połowy lat 80. W tajnych służbach. Tajne służby tak naprawdę rządzą państwem, natomiast i to nie tylko naszym. Żebyśmy nie popadali w kompleks, że to tylko my jesteśmy przeklęci przez tutaj opatrzność i tak dalej. Nie. Tajne służby rządzą. Nie tylko naszym państwem. Zaraz do tego przejdę.